Witam w kolejnym odcinku Kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy, które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. 4 maja. Świętują Florian, Michał i Monika. Jest to 125 dzień roku. Do końca roku pozostało 241 dni. Słońce wzejdzie o godzinie 5.18, zajdzie o godzinie 20.26. Dzień potrwa 15 godzin i 8 minut. Przysłowie: deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana. A ważne święto dzisiaj to Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony we wspomnienie świętego Floriana, patrona druhen i druhów strażaków. 4 maja 1430 roku z tytułu poręczenia za Michała Ręckiego, dziedzica Reńska, Paweł Ptaszkowski i Szczepan Proski zapłacili Annie Granowskiej 20 grzywien z ogólnej sumy 30 grzywien, które to tenże Michał uwolnił od swoich poręczycieli. Po zapłaceniu tej sumy Anna Granowska zobowiązuje się wydać dokument poręczenia. 4 maja 1767 roku w sporze o rozgraniczenie wsi Prochy i Dębsko Sąd Podkomorski wymienia Obrę i jej dopływy, a są to Bystra Rzeka, następnie Zarosła, Dęba, Kłodzawa i Witna w okolicy Ziemina. 4 maja 1779 roku księgi metrykalne parafii wielichowskiej wspominają ogólnikowo o szkole katolickiej w Wielichowie. 4 maja 1875 roku na rynku w Wielichowie odbył się jarmark kramny i dla bydła. W tym roku zaplanowano jeszcze dwa jarmarki, 17 sierpnia i 10 września. A pierwszy jarmark odbył się 4 lutego. Ważna informacja dla Dębska. 4 maja 1882 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Dębsku. W 1907 roku pojawia się informacja, że Wielichowskie Koło Towarzystwa Przemysłowców należy do Okręgu Grodziskiego. Okręg Grodziski, prezesem był ksiądz Kruszka, a zastępcą pan Skibiński z Wolsztyna. I miejscowości to Grodzisk, Wolsztyn, Opalenica, Rakoniewice, Bóg, Lwówek i właśnie Wielichowo. 4 maja 1912 roku odbyło się powiatowe zebranie, na którym zgłoszono kandydatów na delegatów do Izby Rzemieślniczej Okręg Poznań. Gmina Wielichowo należy do Okręgu 5 razem z Kościanem, Krzywiniem, Czempiniem, Śmiglem, Babim Mostem, Wolsztynem, Kargową, Kopanicą, Rakoniewicami, Rostarzewem, Wschową i Święciechową. 73 osoby wybierają. 3 członków, 3 zastępców. Jednym z zastępców, który został wybrany, był Kazimierz Świetliński, mistrz kowalski z Wielichowa. 4 maja 1934 roku Gazeta Młody Hufiec poinformowała o śmierci drucha Floriana Przybyły ze Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Prochach. Ta smutna wiadomość poinformowała nas, że w Prochach działało właśnie takie stowarzyszenie.
W dniach 4-5 maja 1939 rok ksiądz biskup Walenty Dymek wizytował parafię w Wilkowie Polskim. Z tej okazji zakupiono dwa nowe dzwony, które wykonała firma Białkowski. Biskup dokonał konsekracji dzwonów znajdujących się na wieży. Pierwszy dzwon, święta Jadwiga, ufundowali parafianie. Drugi dzwon, święty Czesław, ufundował Czesław Janicki, dziedzic Wilkowa Polskiego, dziedzic majątku w Wilkowie Polskim. Trzeci dzwon, święty Wojciech, został przerobiony i dostosowany do całości. W dekrecie powizytacyjnym biskup poruszył sprawę rozbudowy kościoła lub zawarcia w porządku mszy świętych dodatkowej trzeciej mszy świętej. Ta informacja wskazuje na to, że bardzo wielu parafian uczęszczało na mszę do swojego kościoła parafialnego. 4 maja 1986 roku Anna Szczepaniak wraz z mężem Janem rozpoczęli opiekę nad kościołem pod wezwaniem świętego Walentego w Wielichowie. Walenty Jastrząb, mieszkaniec Wielichowa, samodzielnie opiekował się kościołem do maja 1986 roku. Od 1987 roku Walenty Jastrząb ze względu na stan zdrowia przestał pełnić funkcję opiekuna kościoła świętego Walentego w Wielichowie. Dziękuję Państwu za uwagę. Tyle z wydarzeń, które miały miejsce 4 maja.